Witam serdecznie, oczywiście z trasy, jak widać zresztą tak mój pokój normalnie nie wygląda, natomiast pokazało się na Boksryku informacja, że 27 kwietnia wraca Andrzej Fonfara po, zależy jak liczyć, 7-letniej, 6-letniej przerwie. Dla mnie tak naprawdę po 7-letniej przerwie od razu błyskawicznie komentarz na ten temat. I tak i nie, 27 kwietnia to jest ta wstępnie zarezerwowana data dla Andrzeja Fonfary, natomiast pewne rzeczy jeszcze wymagają uściślenia, kontrakty, dopisania. Oczywiście jestem w stałym kontakcie od już kilku tygodni, kiedy ta decyzja została podjęta przez Andrzeja Fonfarę. Pierwsze moje pytanie, kiedy na ten temat z Andrzejem rozmawialiśmy, to było: Andrzej, czy to jest na poważnie, czy jakieś cele charytatywne? On mówi: nie, na poważnie, natomiast pierwsza walka w catchweight, punkt docelowy, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie w treningach. 27 kwietnia to jest jeszcze ponad 2 miesiące, wiele rzeczy może się zdarzyć. Andrzej chce zobaczyć, jak reaguje jego egzamin. Kiedy pierwszy raz go o to zapytałem, kiedy pojawił się ten temat, nie wiem, chyba zadzwonił z 2 tygodnie temu, to mówię: co się stało, Andrew? A on mówi: wiesz co, to trenowanie chłopaków to jest fajna sprawa, natomiast czuję ogień, którego zupełnie nie czułem. Pamiętacie tą sytuację, kiedy była walka z Rodriguezem przygotowana, 150 tysięcy na stole. Andrzej powiedział: dziękuję. Dziękuję, kończę. To był szok dla wielu ludzi, no bo jakby nie patrzeć, to w 2018 roku Andrzej ma obecnie 36 lat. Miał lat 30, niespełna 31. Ilu 31-letnich pięściarzy mających 150 tysięcy papiera na stole mówi: dziękuję, może innym razem, zajmuję się innymi rzeczami. Natomiast ja poczekam na spokojnie, co to się będzie działo w tym Chicago, jeśli do wszystkich tych podpisania wszystkich tych dokumentów w końcu dojdzie. Oczywiście zapraszam Was również na treningi Andrzeja Fonfary, to wiadoma sprawa, natomiast tak jak mówię, traktujmy rzeczy na razie na zasadzie takiej 95%, jak doskonale wiecie, jeśli coś się ukazało na Boksryku, to wcale nie znaczy, że to się odbędzie, bo to podejrzewam, można by zrobić oddzielnego vloga na temat walk, które pojawiły się na Boksryku, a których nigdy nie było. Natomiast to pytanie, no co może Andrzej Fonfara pokazać po tych 6 latach? Mówię, jeśli przyjmujecie, że ostatnia walka Andrzeja Fonfary to był Ismail Silach w 2018 roku, no to było 6 lat. Natomiast dla mnie ostatnia walka Andrzeja Fonfary to był Chad Dawson 2017. Ta dramatyczna walka, w której Andrzej, wiadomo było, że jeśli wygra, dostanie walkę z Adonisem Stevensonem w 10 rundzie knockout. W dramatycznych warunkach to się wszystko odbywało, dramatyczna walka. Dla mnie to tak naprawdę ostatnia pełna walka, kiedy można było zobaczyć, co potrafi Andrzej Fonfara, bo te 2 rundy, wiadomo, tam było bicie od początku, jeśli chodzi o Stevensona, walka tego w tym samym roku, w 2017 roku. Silak, no, wyglądało to na początku średnio, później to, z czego Andrzej słynął, a mianowicie rozstrzyganie walk w drugiej części pojedynków. Niewielu pięściarzy to robi, natomiast 6. runda, jeśli chodzi o Silaka, było po, brutalnie mówiąc, herbacie. Jak oceniać tą decyzję Andrzeja Fonfary? Bardzo prosto. Nie oceniać, dopóki nie wyjdzie na ring. Na razie to możemy sobie opowiadać, tak jak doskonale wiecie. No zobaczymy, czy będziemy mieli ciekawy kwiecień z Andrzejem Fonfarą. Ma być na serio. Wracając do tematu, kończąc go, żeby nie był za długi. Ma być na serio. To nie ma być żadna walka charytatywna. Przy okazji będzie można pomóc, z tego co słyszę, przy okazji tej walki. Natomiast nie. To jeśli to będzie powrót, ten, o którym myślicie wy, na zasadzie wracam do boksu, to będzie normalny powrót do boksu. To nie będzie tylko jakaś taka jednorazowa okazja. Czekamy. Tak jak mówiłem, to 27 kwietnia jeszcze sporo czasu. Pozdrawiam Was serdecznie z trasy. Trzymaneczko. Na razie.